Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych to temat, obok którego nie da się przejść obojętnie. Ten film będzie w całości poświęcony historii, opisowi oraz sposobom powstawania i zapobiegania tego zjawiska, jakim jest masowe morderstwo w szkołach dokonane przy użyciu broni palnej. Dlatego też, jeżeli jesteś osobą, która nie może słuchać o krzywdzie dzieci, a tym bardziej oglądać nagrań z takich wydarzeń, informuję Cię, że ten film będzie zawierał tego typu treści. Ze względu na długość tego odcinka napotkałem problemy techniczne podczas publikacji materiału na inne serwisy, tak więc będzie on dostępny tylko na YouTube. Zdecydowałem się też podzielić go na akty, ponieważ wykonując pierwszy research i wstępny szkic, nie sądziłem, że tak bardzo rozległy jest ten temat. Dodatkowo na końcu każdego odcinka zdecydowałem się wprowadzić coś, co nazwałem minuta dla książki, więc byłoby mi miło, gdybyś mógł lub mogła obejrzeć ten film do samego końca. Dzięki. Od 1966 roku występuje kilka szkolnych strzelanin w Stanach rocznie, bez ani jednego roku przerwy. Daje nam to średnio 5 strzelanin nieprzerwanie od prawie 60 lat. W dniu, w którym to nagrywam, jesteśmy zaledwie tydzień od ostatniej masakry w Stanach. Mówię masakry, ponieważ była to największa pod względem zamordowanych osób, a mówiąc dokładniej dzieci, strzelanina szkolna w ostatnim dziesięcioleciu, a zarazem trzecia największa szkolna rzeź w całych Stanach Zjednoczonych. Tym razem padło na Texas i szkołę podstawową Robb Elementary. Maja dla uczniów szkoły podstawowej Robb rozpoczął się jak każdy inny dzień. Ale wszystko zmieniło się o godzinie 11:30. 18-letni morderca, Salvador Ramos, wtargnął na teren budynku z 2 karabinami i 7 magazynkami pełnymi amunicji. Pierwsze strzały padły z zewnątrz, prosto do wnętrza szkolnych klas. Po chwili Ramos wszedł na teren budynku, wiedząc, że pierwsze ziarna strachu zostały zasiane, więc od razu skierował się w stronę sal lekcyjnych. Jedna z zamordowanych nauczycielek, a jednocześnie pierwsza szkolna ofiara Ramosa, starała się zamknąć i zablokować drzwi wejściowe do sali, ale niestety nie podołała. Ramos wyważył drzwi, wparował do sali, spojrzał, zgodnie z zeznaniami świadków, prosto w oczy nauczycielce, mówiąc do niej "Good night", po czym zaczął strzelać. Sala, do której wtargnął, była połączona z drugą salą lekcyjną, gdzie również odbywały się zajęcia. Niestety, dzieciaki wraz z nauczycielką z pomieszczenia obok były w pułapce, ponieważ Ramos zostawił za sobą zablokowane drzwi, które poza oknami były jedyną drogą ucieczki. Tam też dokonał rzezi. Dzieci, które cudem przeżyły atak, mówiły, że chwilę przed tym całym szaleństwem 18-latek puścił z głośnika Bluetooth smutną muzykę, by towarzyszyła mu podczas strzelaniny. Do tego wykrzykiwał hasła typu "You are all gonna die", czyli "Wszyscy umrzecie". Przestał strzelać dopiero wtedy, kiedy wszystkie ofiary leżały nieruchomo na podłodze. Po dokonaniu masakry w obu klasach Ramos był już w pułapce. Wiele służb, takich jak School Resource Officer, czyli osoba odpowiedzialna za porządek, bezpieczeństwo i prewencję przestępstw szkolnych, policja okręgowa czy służby patrolu granicznego oraz lokalny szeryf otoczyły już dawno budynek. Nie była to pierwsza próba ze strony służb, ponieważ zaledwie minuty po rozpoczęciu strzelaniny trójka policjantów wykonała kroki ku ujęciu Ramosa, ale ten nie zamierzał poddać się bez walki. Wymierzył strzały w stronę policjantów, którzy w tamtym momencie, nie posiadając odpowiedniego wsparcia, zostali zmuszeni do wycofania się i podjęcia negocjacji. Niepotrzebne dziesiątki minut dyskusji z zamachowcem zdały się na nic, co finalnie poskutkowało zmasowanym atakiem na nastolatka, doprowadzając w efekcie do jego śmierci. 21 istnień. Tyle osób straciło życie wskutek działań jednego szaleńca,
który nie potrafił poradzić sobie ze swoimi problemami, swoją frustracją wobec świata i ludzi. 17 osób rannych, w tym trafieni pociskami policjanci. Jednostki straumatyzowanych, lecz na szczęście już bezpiecznych dzieci. Koszta, które one jednak poniosły, by przeżyć, były ogromne. 11-letnia Mia wysmarowała się krwią swoich rówieśników, żeby bardziej przypominać martwą. 10-letni Samuel po postrzale w nogę padł na ziemię i udawał nieżywego. 9-letnia Abriela miała to szczęście, że w momencie ataku przebywała w ubikacji. Widziała jednak, jak Ramos zabija jej kolegów i koleżanki. Dla tych dzieciaków nic już nie będzie takie samo. Strach, który im towarzyszył w tamtym momencie, pozostanie z nimi do końca. Salvador Ramos był 18-letnim chłopakiem ze skłonnościami do agresywnych zachowań. Nie był nigdy notowany, ale już od dłuższego czasu w swoim życiu miewał epizody, których jawnie groził ludziom dookoła siebie, żeby dać upust swoim emocjom. Jego koleżanki szkolne wspominały o tym, że Salvador groził im porwaniem, gwałtem czy zwyczajnie używał w ich stronę obraźliwych zwrotów. Ramos był też aktywnym użytkownikiem Yubo, czyli takiego odpowiednika Tindera dla nastolatków. Proponowany profil możesz przesunąć w lewo albo w prawo, w zależności od tego, czy z daną osobą chcesz pozostać w kontakcie lub nie. W zasadzie Yubo jest platformą do zawierania nowych znajomości, niekoniecznie do randkowania. A Ramos z kolei wykorzystywał tę platformę do grożenia i obrażania nowo poznanych dziewczyn, jednocześnie wspominając o swoich planach na szkolną strzelaninę. Ludzie niestety traktowali to w tamtym momencie jako zwykły ponury żart. Istnieją też pogłoski mówiące o tym, że Ramos krzywdził zwierzęta podczas rozmów na żywo, właśnie korzystając z Yubo, ale nie znalazłem na to żadnych nagrań ani dowodów poza wpisem m.in. na Wikipedii. Chora fascynacja bronią urodziła się u niego na długo wcześniej niż planowany atak. I mówię planowany, ponieważ ten zwyrodnialec od dłuższego czasu zapowiadał atak na szkołę, wtedy jeszcze nawet nie mówiąc na którą konkretnie. Będąc przy tym śmiertelnie poważnym, ludzie, którzy taką informację dostali od niego dużo wcześniej, całkowicie ją zignorowali. Tymczasem Ramos zbierał środki na zakup broni, a w wieku 17 lat nawet poprosił o to swoją starszą siostrę, która na szczęście odmówiła mu pomocy. To jednak jedynie odroczyło zakup, ponieważ dzień po swoich 18 urodzinach Salvador opuścił lokalny gun store z nowym karabinem automatycznym Smith & Wesson, a 3 dni później dokupił kolejną broń. Oczywiście nie zamierzał długo czekać i od razu pochwalił się w internecie nowym nabytkiem. Jak widzicie na screenach, Ramos zapowiadał wielu osobom, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Jedną z nowo poznanych w internecie dziewczyn, którą nazywał swoją dziewczyną, informował na bieżąco o wszystkich krokach. 10 minut przed masakrą w Rob Elementary School napisał do niej bezpośrednio, że postrzelił swoją babcię w głowę i zamierza iść z bronią do szkoły. W momencie, w którym owa dziewczyna odpisała mu na tą wiadomość, było już dawno po wszystkim. Sposób, w jaki pisał, wyglądał tak, jakby planował wywrzeć chorą fascynację swoją osobą na tej dziewczynie. Próbował pokazać za pomocą broni, że jest kimś ważnym, mimo że dziewczyna jasno odpisywała mu, że nie znają się dobrze i boi się jego zachowania. W dzień zajścia, po krótkiej, wcześniej wspomnianej kłótni z babcią i postrzeleniu jej w sam środek czoła, ukradł auto i pojechał do szkoły. Resztę historii już znacie. Poza obłąkaniem, szaleństwem i fascynacją bronią u tego nastolatka, czyli emocjami, które popchnęły go do niewątpliwie strasznego czynu, warto zastanowić się jednak nad drugim dnem jego historii, czyli nad tym, co spowodowało w nim tak olbrzymią frustrację. Jego matka była lub nadal jest narkomanką. Niestety źródła nie są w stanie określić się tutaj jednoznacznie. Ciągłe kłótnie w domu kończyły się niejednokrotnie przepychankami. Chłopak wychowywał się w domu rodzinnym bez ojca,
którego miejsce zajmował niedbający o pasierba ojczym. Salwador już od najmłodszych lat był prześladowany przez rówieśników ze względu na swoją nieśmiałość oraz wrodzoną wadę wymowy i jąkanie. Niestety, dzieciaki są bezpośrednie i bardzo nieczułe w takich sytuacjach, dlatego każdy dzień w szkole, domu, mediach społecznościowych czy nawet w grach online był dla niego zbieraniną wiecznie nabijających się z niego oprawców. Spowodowało to, że młody Ramos zamknął się w sobie i trzymał się zaledwie z kilkoma bliskimi mu osobami. W strefie miłosnej również nie miał łatwo. Wszystkie wcześniej wymienione wady oraz sytuacje spowodowały, że trudność w prowadzeniu rozmów z płcią przeciwną skutkowała raz za razem odrzuceniem. Do tego dochodziły oskarżenia o bycie gejem, bo w końcu przecież nie miał dziewczyny. A dodatkowo raz zamieścił zdjęcie na Instagramie z pomalowanymi oczami na czarno, co tylko było dodatkową pożywką dla kolejnej fali hejterów. Musicie wiedzieć, że umysł dziecka, nastolatka, jest chłonny jak gąbka. Kiedy codziennie słyszy się o tym, jak bardzo jest się niepotrzebnym, bezwartościowym, słabym, słyszy się w swoim kierunku groźby i wyzwiska, pomówienia, bardzo łatwo jest popaść w depresję i marazm. Brak osób, którym można się wyspowiadać, które wesprą dobrym słowem, jest kolejnym powodem, dla którego gnębione osoby zamykają się w sobie na dobre. Bagatelizowanie problemów i symptomów u nastolatków, bo jakie ty możesz mieć problemy, pokazuje tylko, że druga osoba nawet nie chce tego wysłuchać i zrozumieć, przez co skrzywdzony dzieciak boi się otworzyć, bo widzi, że nawet bliscy go nie szanują. To wszystko potęguje tylko kulę śniegu, samonaprowadzający się akt nienawiści do samego siebie i wszystkich ludzi dookoła. Ramos bez wątpienia jest winny tragedii, do której doprowadził. Nie mam zamiaru go tutaj wybielać. Ale pośrednio winni są też wszyscy ci, którzy stworzyli Salwadora takiego, jakim jest, a w zasadzie jakim był. Nikt nie rodzi się zły. Zdecydowana większość morderców czy seryjnych morderców ma za sobą mroczną przeszłość i tak samo jest w tym przypadku. Ziarno nienawiści wykiełkowało, a broń, według chorego umysłu Salwadora, była tym, co pomogło mu zerwać plony i dać całkowity upust swojemu cierpieniu, zabierając przy tym jak najwięcej znienawidzonych przez niego ludzi ze sobą. Patetycznie zabrzmi to, że nie dało się tego przewidzieć. To prawda. Dało się jednak tego uniknąć. Podstawowych powodów popełnienia zbrodni jest kilka. Stany Zjednoczone to zupełnie inny świat, patrząc na to okiem Europejczyka. 44% domostw posiada broń palną, sklepy z bronią są na każdym rogu. Olbrzymie ilości gangów i strzelanin w całych Stanach to kolejny problem. Statystyki mówią o tym, że rocznie ponad 117 tysięcy osób zostaje postrzelonych na ulicach Stanów, z czego ponad 55 tysięcy ginie, a kolejne 24 tysiące osób popełnia samobójstwo, wykorzystując do tego właśnie broń palną. Głosów za posiadaniem broni legalnie jest tyle samo, co głosów przeciwko. W końcu to nie ona zabija, a człowiek pociągający za spust. Broń palna jednak pozwala zrobić to dużo łatwiej, przystępniej, niekiedy bez konsekwencji. Możliwość zakupu dowolnego karabinu czy pistoletu nie wymaga nawet żadnej specjalistycznej weryfikacji. Wystarczy mieć ukończone 18 lat. Moim zdaniem najlepszym wyjściem byłoby zaostrzenie reguł dotyczących zakupu i posiadania broni. Wprowadzenie testów psychologicznych i sprawnościowych, zaostrzenie kar za nielegalne posiadanie broni mogłoby pomóc odstraszyć potencjalnych ulicznych cwaniaków. Najważniejszą jednak zasadą, zmianą, mogłaby być możliwość przeniesienia minimalnego wieku zakupu broni. Póki co posiadanie broni w Stanach jest łatwiejsze i tańsze niż posiadanie własnego samochodu. Amerykanie muszą sami zrozumieć, dokąd to zmierza. Temat brutalności policji zostawimy na kolejny materiał. Niekompetencja zaś jest tym, co w wielu przypadkach zaważa właśnie o życiu lub śmierci, niejednokrotnie ze strony policjantów właśnie.
opanowanie podczas strzelaniny to jedno, ale opanowanie w stosunku do cywili jest sprawą drugorzędną. Głośno się zrobiło o rodzicach, którzy byli powalani na ziemię przez policjantów i nawet rażeni paralizatorem, żeby tylko nie wtargnęli na teren strzelaniny w Rob Elementary School. Bo przecież nie ma innego sposobu zakomunikowania im, oczywiście poza brutalną siłą fizyczną, że w taki sposób nie pomogą swoim dzieciom. Przypadek George'a Floyda chyba jest wszystkim dobrze znany i tego, myślę, przedstawiać nie trzeba. Całkowite nadużycie władzy. Nie wiem jednak, czy słyszeliście o Ryanie Whittakerze. Zakładam, że nie. Został zamordowany w bardzo brutalny i całkowicie nieuzasadniony sposób przez policję, ale z jego powodu nikt nie robił zamieszek na ulicy. Pewnie dlatego, że był biały. Pewnej majowej nocy tajemniczy nieznajomy zaczął uderzać w drzwi wejściowe Ryana. Zostało to zignorowane przez mieszkańców w obawie o swoje własne zdrowie i przez co Ryan zakupił broń krótką na wypadek kolejnego takiego zajścia. Tragedia wydarzyła się kilka dni później, kiedy Ryan grał ze swoją dziewczyną na konsoli. Było chwilę po godzinie 22, a sąsiedzi wezwali policję ze względu na hałasujący telewizor. Kiedy Ryan usłyszał ponowne walenie w drzwi, dla bezpieczeństwa swojego i swojej partnerki chwycił za broń i otworzył drzwi. Całość trwała 3 sekundy. Od momentu przekroczenia progu do pierwszego wystrzału. Policjant bez zastanowienia postrzelił śmiertelnie Ryana 3 razy w jego własnym domu. Tylko za to, że ten ośmielił się otworzyć drzwi trzymając, uwaga, opuszczoną broń. Zabójstwo 13-letniego Adama Toledo tylko i wyłącznie dlatego, że policjant miał chore domysły na temat jego rzekomego posiadania broni. Daniel Shaver, lub Shaver, nie jestem pewien, czy dobrze czytam to nazwisko, który został brutalnie zastrzelony chwilę po tym, jak policjant kazał mu się czołgać w swoją stronę, ale nie opuszczać rąk na ziemię. Nie wiem, w jaki sposób ten chłopak miał to zrobić, ale zapłacił za to najwyższą cenę. Ofiar niekompetencji amerykańskiej policji można liczyć w setkach, jeżeli chodzi o nękanie słabszych. Silni wobec słabych, bezsilni wobec silnych. Niestety, bardzo często jest za późno na interwencję bez przygotowanych posiłków w liczbie kilkunastu kolegów policjantów. Tak jak i tym razem, w Teksasie. Jednostki policji zbierały się wokół budynku podczas trwania rzezi. Czy mogło to wyglądać inaczej? Tego raczej się już nie dowiemy. Jedna rzecz łączy większość szkolnych strzelanin, a w zasadzie jedna wspólna cecha strzelców. Jest to bullying, czyli znęcanie się, gnębienie. Przemoc rówieśnicza według WHO jest uznawana za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodzieży. Prześladowanie doprowadza do obniżenia poczucia własnej wartości, do występowania zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, do nieufności czy do trudności w nawiązywaniu kontaktów. Gnębienie najczęściej przybiera formę pasywno-agresywną, ale również i agresywną, gdzie poza słowami dochodzi do nadużyć fizycznych takich jak szarpaniny czy pobicia. Szczerze mówiąc, jako osoba gnębiona przez grupę cwaniaków z podstawówki, doskonale wiem, co takie dzieciaki czują i nie jestem w stanie sobie wyobrazić bólu, który ja znosiłem zaledwie rok, a oni większość swojego krótkiego życia. Polecam wam bardzo film, a w zasadzie przemówienie, Arona Starka, dostępny na YouTubie pod tytułem I was almost a school shooter, czyli prawie zostałem szkolnym strzelcem. Opowiadał on o tym, że był samotnym dzieckiem, wychowywanym przez agresywnych rodziców, którzy bardziej dbali o kolejną dawkę ćpania niż o dzieciaka. Przez fakt bycia poszukiwanymi często zmieniali miejsce zamieszkania, co za tym idzie Aaron również. Niezależnie od szkoły jednak grupy gnębicieli znajdowały się wszędzie. Historia jak ich wiele. Samotność, smutek, żal, płacz, znęcanie się, samookaleczanie. W późniejszych latach przeobraziło się to w agresję, używki i ochotę odebrania życia sobie i innym. Jeżeli ktoś traktuje cię jak człowieka,
nawet wtedy, kiedy ty o sobie tak nie myślisz, to zmienia twój cały świat. Tymi słowami Aaron dochodzi do podsumowania i namawia do tego, żebyśmy nie dokładali kolejnej cegły w kierunku deptanych już przez życie osób. Dbajmy o siebie nawzajem, wyciągajmy pomocną dłoń, bo ci, którzy pozornie zasługują na całkowity brak miłości i akceptacji, potrzebują tego najwięcej. Lista strzelanin nie tylko w szkołach będzie stale rosnąć. Główne powody zostały już przeze mnie przedstawione, ale pozwólcie, że zakończę ten odcinek moim ulubionym cytatem z Naruto. Jesteśmy tylko dwójką zwyczajnych ludzi, którzy zostali zmuszeni do szukania zemsty w imię sprawiedliwości. A jeżeli ktoś zacznie nazywać zemstę sprawiedliwością, to taka sprawiedliwość będzie tylko rodzić dalszą zemstę i uruchomi kolejny cykl nienawiści. Aktualnie żyjemy w takim cyklu. Znam przeszłość i potrafię przewidzieć naszą przyszłość. Jest taka sama jak nasza historia. Wierzymy więc, że ludzie po prostu nie mogą się nawzajem zrozumieć i nigdy nie zrozumieją. W naszym świecie rządzi nienawiść. Nie pozwólmy, żeby tak się stało. To tyle ode mnie na dziś. Jak zwykle czekam na wasze komentarze odnośnie mojego materiału, jak i na wasze propozycje kolejnych. Nie chcę tego robić, bo nie lubię YouTube'owego żebrania, ale jeżeli zostawisz łapkę i suba, to będę bardzo wdzięczny, bo moja praca będzie mogła dotrzeć do większej ilości osób. Pamiętajcie proszę o dodatku na samym końcu tego filmu i dzięki. Do zobaczenia ponownie. Czarne serce. Minuta dla książki to krótka propozycja książki, którą warto przeczytać. Dzisiaj pod lupę trafia Król Mieczy autorstwa Nicka Stone. Jest ona historią dwójki detektywów z Miami, lata 80., a co za tym idzie, ogrom przemocy, narkotyków i rasizmu. Świetne przedstawienie realiów tamtejszych czasów zamknięte w prawie 700 stronach, od których nie mogłem się oderwać. Gangi i voodoo to szalona kombinacja, która, jak widać, daje radę iść ze sobą w parze. Mrok, zagadkowość, rozbudowana fabuła i finezja w tworzeniu bohaterów to tylko kilka z wielu atutów tej książki. Do usłyszenia ponownie.